Witam w kolejnym odcinku Tomb Raidera. Dzisiaj spróbujemy zaczaić się na niedźwiedzia. Mam tu przygotowane strzały z trucizną. No nie. Już go słychać. Za mało miejsca na walkę. Lepiej go wywabić. Zyskałam trochę czasu. No i co z tego? Chyba się udało. Użyj skóry niedźwiedzia w obozie. Jednego przeciwnika mamy z głowy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj też chyba kogoś dorwał już. Mam nadzieję tylko, że nie miał kolegów więcej. Element pistoletu. Część broni. Prorok przekroczył granicę cesarstwa i zmierza na północ. Jestem na nieznanym terytorium. Rozkazy trójcy były jasne. Mam ścigać fałszywego proroka i jego sprzymierzeńców aż na koniec świata i zgładzić jego herezję. Sądziłem, że dopadnę go wiele miesięcy temu. Jednak wciąż mi umyka. Zmierza przez ziemię Chazarów i góry Kaukaz. Tutaj nade mną ma przewagę. Znam wiele języków Imperium, ale poza jego granicami często muszę porozumiewać się za pomocą miecza. Wygląda na to, że prorok mówi w każdym języku, zupełnie jakby urodził się z nim. W pogoni za prorokiem tropiciel wkroczył na nieznane ziemie. Rosyjski. My chyba przeszliśmy. Czy jeszcze coś tutaj znajdę? Ciekawego? Chyba już nie.
Wybitny plan, jaskinia lodowcowa. Podążaj szlakiem mongolskim, szukaj śladów. Co ty, dziewczyno, mnie tu wciągasz znowu? Będę teraz. No tak. Tak myślałem, że to się skończy. Ciekawe, czy da radę tędy przejść. Cholera. Będzie zimno. Będzie, będzie. Kościany grot strzały. Widać tu rękę mongolskiego rzemieślnika. Zbadaj. To była gwiżdżąca strzała. Mongolscy łucznicy używali ich, by wystraszyć i zdezorientować wrogów, strzelając nad ich głowami. Jeszcze coś ciekawego się dowiemy. Chyba nie. Mongolski. Odkryto nowy obóz. Znakomicie. Będę się mógł przemieszczać. Między obozami pewnie. Właśnie, to mamy nieodkryte rzeczy jeszcze. Broń. Wygnięta rękojeść. Brakuje drewna. Żeby nie wpaść teraz. Przy moich zdolnościach. O, coś tam jeszcze jest. Wszystko możliwe. Do spadania. Jakieś monety.
profesjonalny grobowiec wezwania w pobliżu. Znajdź wejście. No spadnę stąd. Jak ja mam tam doskoczyć? To się chyba nie uda. No właśnie. Znajdź wejście. Teraz będę krążył tutaj nie wiadomo gdzie. Się dostać na drugą stronę. Nie mam pojęcia. Spróbuję jeszcze raz tam przeskoczyć. Jednak. Bizantyjska galera wojenna. Skąd diabła się tu wzięła? Kierunek. Tędy. Niepotrzebnie może ten czekan wyciągałem na siłę, sama się zaczepiła. Dopiero tutaj trzeba było go użyć. Mongolskie. Przechodzili tędy. Zaginione miasto musi być blisko. Mam nadzieję, że nie, tylko że nie zarwie się pode mną. Rozwiązać starożytne tajemnice, bo otrzymać cenne nagrody. Miał tu wykonać skok. Skok wiary.
czy to się uda przy moich zdolnościach. Coś tam musi być. No nie wątpię, że tam musi być. Wcale mi się tam nie podoba, żeby tam chodzić. Spadnę zaraz, no. Muszę jakoś skruszyć ten lód. Że też zachciało mi się tutaj wchodzić. Nasz statek Maria Adula jest unieruchomiony. Lód się załamał i pękła stępka. Nieważne. Miałem wprawdzie nadzieję, że uda mi się użyć dział w walce z fałszywym prorokiem, ale dalej pójdziemy pieszo. Jest ze mną 6 najlepszych żołnierzy z Zakonu Trójcy. Kiedy marynarze umierali z głodu, my gromadziliśmy żywność i zapasy. Jeszcze tego nie wiedzą, ale oddadzą życie za sprawę. Razem z moimi ludźmi znajdę drogę do tych lodowatych jaskiń i ruszymy dalej pieszo. Zanim skrył się pod lodem, z południa usłyszeliśmy muzykę. Tam będzie nasz pierwszy przystanek, ale najpierw muszę odpocząć. Mróz przeniknął mnie aż do kości i czuję senność. Zasnę tylko na chwilę. Także stracili statek tutaj, panowie. Co ja mam tutaj z tym zrobić? Skruszyć lód, ale jak? To mnie jeszcze nie było. Spadnę jak nic. Może muszę to rozbujać jakoś. Tak, udało się. Chyba uda mi się wspiąć po tych wiosłach. Cóż,
Rozumiem, że ja mam tam wskoczyć chyba. Spadnę, no spadnę, ja nie chybię. Udało się. Teraz muszę się dowiedzieć, co tam jest. Czy ja tam doskoczę znowu? Wiem, wejdę. Trudno, ryzyk fizyk. Nie spadnij, proszę. Cały plan na nic. Chyba. Super. Proszę cię, nie spadnij stąd. Wreszcie. Ciekawe. Dlaczego mieli ze sobą tyle kosztowności? Księga. W tej księdze wyszczególniono techniki łucznicze wrogów Cesarstwa Bizantyjskiego. Pradawne umiejętność pozwala szybko wystrzelić dwie strzały bez potrzeby wyciągania strzały z kołczanu. A żeby szybko wystrzelić jedną strzałę po drugiej, naciśnij krótko i puść lewy przycisk po wycelowaniu pierwszej strzały. Statek lodowy, grobowiec ukończony. Dokument. Gotowe. Umrzemy tu przez Karaldusa i szaleństwo zakonu Trójcy. Mój statek już nigdy nie wypłynie na żadne wody. Zimą zapuściliśmy się za daleko na zlodowaciałe morze.
Mieliśmy zawrócić, ale Karaldus nie chciał zostawić tego zaginionego proroka. Razem ze swoimi bezwzględnymi ludźmi przejął kontrolę nad statkiem. Wpłynął nim na płyciznę, aż w końcu nie mogliśmy już płynąć dalej. Wtedy kazał mojej załodze skonstruować płozy i zmusił nas do holowania statku po lądzie. Jakikolwiek sprzeciw oznaczałby dla nas śmierć i ekskomunikę. Ale i tak czekała nas śmierć. Zadbam o to, by zginął tu razem z nami. Zawsze mam przy sobie trochę trucizny na wypadek, gdyby statek wpadł w niepowołane ręce. Teraz znajdę dla niej inne zastosowanie. Czyli kapitan się zbuntował. Proszę bardzo. Jest i mapa. Czyli warto tu było jednak się trochę pomęczyć i przejść. Będziemy szli tędy. Chyba, że znowu czegoś spadnę. Bizantyjski medalion. Pięknie emaliowany. Ten wizerunek został zniszczony. Zdaje się, że przedstawiał proroka. Musieli kryć się ze swoją wiarą. Dowód wiary. Grecki. Kierunek. Aha. No. Nie umie tutaj wyczuć, kiedy ona się łapie sama, kiedy ja muszę to zrobić. Cisnąłem tutaj, żeby ciągła ten czeka na... No właśnie. Przespadnę z 10 razy. Dopiero może przejdę. Denerwuje mnie to. Skakanie tutaj. Ale trudno. Jeszcze się wzięła. Nie powiem co.
kolejny dokument. Przekroczył ziemię Rusów. Nie mogę oprzeć się uczuciu, że szydzi ze mnie. Czeka, aż będę jeden dzień jazdy od niego, a następnie rusza dalej. Nie wrócę do domu na zimę, jak oczekiwałem. Zatrzymałem się w małej wiosce nad lśniącym jeziorem zwanym Svetlozar. Prorok przemówił tu i teraz mieszkańcy odmawiają mi schronienia. Spałem na brzegu jeziora, gdzie młody człowiek, dzierżący prymitywną ikonę proroka, próbował zabić mnie we śnie. Zrobiłem z niego przykład. Teraz ludzie patrzą na mnie wilkiem i plują, gdy przechodzę obok. Muszę wkrótce wyruszyć. Jego choroba rozprzestrzenia się. Przekroczył ziemię Rusów. Ciekawe. Dotarliśmy. Kompleks radziecki. Wszystko się zgadza. Ziemia Rusów. Mamy kolejny obóz. Nie jestem waszym wrogiem. To się jeszcze okaże. Zabiłaś tamtych ludzi. Zabiłam ich, żeby przeżyć. Mam wrażenie, że ty podobnie. Od jak dawna tu są? Najwyżej od kilku dni. Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi. Powinnaś stąd odejść, zanim będzie za późno. Nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałą wbitą w gardło. Jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to udowodnię. Co tam się dzieje? Zniknęła. Odkryto nowy obóz. Ludzie zamieszkujący te tereny wyglądają, jakby byli tu od bardzo dawna, żyjąc w izolacji przez całe dziesiątki, a może nawet setki lat. Zwróciłam uwagę na elementy jej stroju, drobne ozdoby, które nie zdziwiłyby nikogo w Cesarstwie Bizantyjskim. Czy to możliwe, że to potomkowie ludu proroka? Ciekawe, czy wiedzą coś o zaginionym mieście albo o boskim źródle. Trójca na pewno zrobi wszystko, żeby się tego dowiedzieć. Obawiam się, że tym ludziom grozi wielkie niebezpieczeństwo. Oby stare powiedzenie o wrogu mojego wroga było nadal aktualne. No właśnie, ubiór jakby nie z tej epoki. No dobrze, na tym byśmy zakończyli ten ciekawy, myślę, odcinek. Mam nadzieję, że mi wybaczycie te moje nieumiejętności skakania. No ale myślę, że to będzie wpisane w tą grę, także dzięki za oglądanie, pozdrawiam serdecznie. No i zapraszam na następny odcinek, bowiem zapowiada się ciekawie. Do zobaczenia, cześć!